Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Marcin mnie zabrał do zoo. Do tutejszego zoo w Tbilisi. My zawsze chodzimy do zoo, więc dzisiaj zobaczymy, jak sobie tutaj Gruzja radzi. Potem wam opowiemy bardzo interesującą i dosyć smutną historię na temat tego zoo, ale najpierw pokażemy wam, jak wygląda. I tu mamy szopa, zobaczcie, jaki fajny. O, jaki super szop. Tutaj grzeczne małpki, a z tyłu dziecko rozwydrzone drzemordę. Czyli typowe. Zobaczcie, jakie ładne. Pawie. Ładne. Ale takie jakieś trochę wystraszone. Kołomłyńskie. Trochę takie jak, nie wiem, z horroru. Opuszczone miasto albo coś takiego. Zeberki. Ale śliczne zeberki akurat. No jakie piękne. Naprawdę śliczne. No zobaczcie, jakie słodkie. Wow. A to kołomyńskie jeszcze raz pokażę. Tutaj taka budka z firankami opuszczona. I to tak powoli sunie. Tam jedna osoba siedzi na tym młynie. Ale no nie wiem, czy bym chciał tu wejść. Może pójdziemy, Marcin, na to kołomłyńskie? Co myślisz? Nie, to trochę jest creepy tam. Tak? No, podejrzewam, że to by nas mogłoby mnie nie uczyć. A tu Marcin mówi, że jest antylopka gnu, a tam reszta sobie siedzi i wypoczywa. O, jakiś ptak jeszcze mi tu wyleciał w kadr. No ładna. Tu mamy kozy. Mnóstwo. Mnóstwo. Ale tu jest, tam droga jest, tam i strasznie głośno jest. Nie, te zwierzęta są zestresowane chyba. A tutaj jest bardzo śmieszne. Marcin mi pokazał ostatnio, że jest nosorożec i osioł. Ja myślałem, że to taki przypadek, a one razem się żyją. W symbiozie, no. Tak, osioł i nosorożec w jednym tym. Osioł, nosorożca. No śmieszne to wygląda. Razem chodzą, ja nie rozumiem, o co chodzi. Co ma osioł do nosorożca? Nie wiem. A tu mamy wielbłąda. No piękny, naprawdę. Ojej, idzie do mnie, idzie. On naprawdę do mnie idzie. O Jezu. No jeszcze raz wam pokażę nosorożca. No śliczny jest też. Taki dostojny, taki o. Piękny. A tutaj mamy osły i lamy. Te osły to ze wszystkim jakieś takie bardzo są towarzyskie. O, idzie do nas, to jakiś liczy. O, zobaczcie, następny. Wow, ile ich tu jest. A tutaj mamy Daniele. No śliczne też, zobaczcie, ile ich jest. No i tu kolejne. Nie, wcale nie jest taki ubogi. Marcin mówił, że... Ale naprawdę super. Podoba mi się. Dużo jest tutaj zwierząt. I wcale nie są takie zaniedbane. No i słonie, moje ulubione zwierzęta. Ale tutaj sobie akurat jedzą jeden, a tam stoi drugi. I tu prawie do nich można dojść. Słuchajcie, niesamowite. Jakie dobrze widać. Ojej, chyba mu się bekło. Ale fajny. No, ale się stołuje, jabłka je. No zobaczcie, jakie to jest śmieszne. Co to jest, Marcin? Wydaje mi się, że to są pieski preriowe, ale mogą być w błędzie. Niestety nie ma opisu, więc nie jestem w stanie. Śpij sobie, ale fajny. Ale ich jest tutaj ze 30, to się pochowało. Ja widzę tylko jednego. O, tutaj ich trochę więcej jest. I bardziej żywe się wydają. A tu królowe zwierząt się wylegują, trzy. A król tam w niewidocznym dla kamery miejscu sobie leży i liże sobie łapę. Tutaj jest pierwszy zoo, że normalnie one dochodzą i można dotknąć wszystkich zwierząt. Niesamowite. I tam, o, tam są też. Zaraz ci zrobię zdjęcie. O, zobaczcie, ile ich jest. Tak, kręcę jak karmisz zwierzę. No ślicznie. Wow. Ale jaką ma drzewkę fikuszną. No. No śliczny. Czyści se pióra.
a drugi jest troszeczkę z tej strony. Tak, 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 tu jest, ale nie widać go w kamerze, ten no, idą ładniej. Idą dwa do ciebie jeszcze. Gdzie? Z tej strony. Nie wiem, co to przyszło, zobaczcie, wow. A tutaj mamy piękną parę, no śliczne, naprawdę piękne, wow. Bawoły. Ale naprawdę imponujące. Zobaczcie, wszystkie razem patrzą na nas. Marcin sobie wziął tą gałązkę i jeszcze czuję, żeby doszło, a mają w dupie. No zobaczcie, czy nie urocze. Wow, jak w Indiach. O, idzie, idzie. Marcin dał gałązkę. Szczęśliwy jesteś, że dałeś gałązkę? Ja jestem bardzo szczęśliwy. A tutaj mam chyba czarnego sępa. I to jeszcze dwa następne. No ten zainteresowany. One tu w ogóle się nie boją, tylko przychodzą. Śliczny. Tutaj jest biały, ale przed chwilą się pokłócił tam z kolegą, z tamtym. Bardzo się tutaj na siebie nakrzyczały. A tu jeszcze jeden na samej górze siedzi. A tu mamy tygrysa, który sobie śpi. No, i co? Ma to gdzieś. Jak to po... O, jeszcze pokażę wam dupę hipopotama. Śliczny, wielki. O, 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 odwraca się. O, Marcin mu cmoka. O, coś się tam przesuwa. A wiecie, że hipopotamy to jedzą ludzi też? Naprawdę. No jest. To są jedne z najniebezpieczniejszych zwierząt. Tak, ludzie nie wiedzą o tym czasami, a one potrafią zeżreć człowieka na raz. Proszę. Zobaczcie, przyszedł hipopotam i wystawił gębę, a my nie mamy nic, żeby mu dać. No i przyszedł czas na opowiedzenie historii dosyć dramatycznej tego zoo. W 2015 roku nawiedziła całą Gruzję bardzo duża powódź. Wylała rzeka Kura tutaj w Tbilisi. I lał deszcz przez wiele, wiele dni i bardzo dużo w ogóle tutaj ludzi zginęło przez tą właśnie powódź i przez te ulewy. Zginęły też również zwierzęta, które tutaj po prostu utopiły się w tym błocie. Prawie połowa zwierząt tego zoo. A te, które były silniejsze, po prostu uciekły i biegały po mieście. Naprawdę, biegały po mieście. Wszystkie zwierzęta uciekły, typu tygrysy, słonie, hipopotamy. Te, które widzieliście, te, które tu są, to właśnie te zwierzęta, które przeżyły ten kataklizm. I one wszystkie wydostały się z tego zoo i biegały po ulicach przez wiele dni. Ludzie tutaj walczyli z tą powodzią, z ratowaniem ludzi i jeszcze musieli odławiać zwierzęta. Co nie było takie łatwe, no bo wiecie, nie tak łatwo w mieście, w którym zazwyczaj ludzie nie stykają się z takimi zwierzętami, więc dosyć trudno jest ustrzelić takie zwierzęta, żeby ich nie skrzywdzić. Było to na pewno duże wyzwanie dla tutejszych pracowników. No jeszcze ludzie przeżywali swoją tragedię, więc to naprawdę było niesamowite zdarzenie. Tak więc dlatego to zoo jest takie trochę podupadłe, bo ono jeszcze się nie dźwignęło po tym kataklizmie, które się wydarzyło. Taka historia tego zoo.